dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w siedzibie firmy Syntex Technologies. Z nami jest pan dr Andrzej Wolan. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezes zarządu, z tego co ja wiem. Zgadza się. Czy mógłby pan opowiedzieć o firmie, czym się zajmuje? Firma Syntex Technologies to firma chemiczna. I to mówi już prawie wszystko, ale powiem kilka słów więcej. Firma Syntex Technologies to firma działająca zarówno w sferze usług, jak i w sferze produktów. W sferze usług to firma działająca na zlecenie firm farmaceutycznych, agrochemicznych lub firm zajmujących się nowoczesnymi materiałami, a w sferze produktów to firma zajmująca się 1-metylocyklopropenem, czyli związkiem przedłużającym trwałość owoców i warzyw oraz ksantohumolem, który jest składnikiem chociażby preparatów kosmetycznych, jako bardzo silna substancja antyutleniająca. Z tego, co ja się orientuję, to nie tylko i wyłącznie Syntex zajmuje się tymi produktami. Co się dzieje z nimi dalej? Kto się nimi zajmuje? O, to bardzo ciekawe. Usługi to wiadomo, świadczymy usługi, jesteśmy od najtrudniejszych zadań, bo tak już ponad 10 lat temu zostaliśmy powołani do tego, żeby ktokolwiek ma problem natury chemicznej, może się do nas zgłosić i my te problemy w zdecydowanej większości rozwiązujemy, jak to mówią, prawie od ręki. Jeśli chodzi o produkty, to ksantohumol produkujemy dla firmy Proixen, która jest marką kosmetyczną i ten ksantohumol jako związek niezwykle silnych właściwości antyutleniających, przeciwstarzeniowych itd., zamyka czy umieszcza w swoich kompozycjach kosmetycznych i oferuje profesjonalnym gabinetom kosmetycznym. To niezwykle cieszy się coraz większą popularnością i trzymam bardzo mocno kciuki za Proixen, bo to jest częściowo też nasza zasługa, że tak to wszystko świetnie idzie. A jeśli chodzi o 1-metylocyklopropen, to od 2015 roku jesteśmy producentem tego związku i dzięki temu przedłużyliśmy, czy uchroniliśmy od zepsucia około 5 milionów ton jabłek od 2015 roku, bo głównie ten 1-metylocyklopropen stosowany jest w przechowalnictwie jabłek i wszyscy z Państwa, którzy jecie jabłka jesienią, zimą, wiosną, jecie je dzięki temu, że jest ta substancja, która hamuje starzenie jabłek. Dzięki naszej substancji. I nie psują się one? Nie psują się, zachowują walory zarówno i smakowe, i jędrność, trwałość i tak dalej. Ktoś to wszystko musiał wymyśleć. Tutaj są pracownicy. Kogo pan zatrudnia? Po pierwsze, wszyscy, albo prawie wszyscy jesteśmy chemikami. Po drugie, prawie wszyscy jesteśmy absolwentami Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jesteśmy głównie chemikami organikami. No i stanowimy niezwykle fajną, zgraną ekipę, która no, nie boi się żadnych wyzwań tak naprawdę. Ja jestem niezwykle, to jest może górnolotnie powiedziane, ale jestem szczęśliwy, że mogę pracować z tymi ludźmi. No, z młodymi ludźmi jestem najstarszy, absolwentami naszej uczelni. Ja naszych pracowników znam jeszcze jak byli studentami, ponieważ to, co my w naszej firmie, co jest niezwykle, uważam, naszym wyróżnikiem, my przyjmujemy do pracy już stażystów, niekiedy nawet na pierwszym roku studiów. A czym oni się wyróżniają, że już na pierwszym roku trafiają do pana? Po pierwsze muszą chcieć przyjść i u nas zacząć odbyć ten staż i zacząć pracować, a po drugie najważniejsza jest chęć pracy w grupie, bo bez tego nie ma pracy. Czyli nie tylko wiedza, umiejętności, ale również to, że potrafi ta osoba współpracować, komunikować się w sposób odpowiedni. Zdecydowanie tak. Oczywiście im więcej wiemy, to jest lepiej, ale tą wiedzę i umiejętności studenci obecni, czy studenci, którzy będą u nas pracowali, nabywają na uniwersytecie. U nas dodatkowo się szkolą w tych technikach, które my stosujemy w naszej pracy. A jeśli stażysta, którego zatrudniamy później w pracy, ma te umiejętności, czy te interpersonalne, czy to jak mówimy miękkie, to dla nas jest idealnym kandydatem. Czy ktoś inny niż tylko i wyłącznie chemik może być zatrudniony? Oczywiście. My pracujemy, firma Syntex Technologies, my mówimy, jesteśmy taką platformą, ponieważ również z Syntexu wyszły dwie kolejne spółki. Jedną z nich jest Fresh Inset, a drugą spółką jest Noctiluca. I tam oprócz, szczególnie w tych dwóch spółkach, oprócz
tych umiejętności stricte chemicznych, potrzebujemy umiejętności czy też sprzedażowe, czy też wprowadzania produktów na rynek, czy z drugiej strony umiejętności patentowania, czyli ochrony IP i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie tylko chemicy, ale również osoby zajmujące się administracją, czy ochroną znaków towarowych, ochroną patentową oraz osoby, które zajmują się chociażby fizjologią roślin. Bo jeśli produkujemy związek, który przedłuża trwałość owoców i warzyw, potrzebujemy tych kompetencji, których sami nie posiadamy. No właśnie, w rozmowie prywatnej wcześniej wspomniał Pan, że współpracują Państwo z Politechniką Bydgoską. Na czym polega ta współpraca? Tak, bardzo sobie chwalimy tę współpracę, ponieważ jest blisko i jest dobrze. Politechnika Bydgoska wykonuje dla nas testy naszego rozwiązania, czyli tak zwanych funkcjonalnych naklejek, które wydzielają 1-metylocyklopropen na różnego rodzaju owocach, warzywach, grzybach, kwiatach itd., itd. Dzięki tym testom wiemy, jak stosować nasz związek i jakie korzyści ze stosowania 1-metylocyklopropenu są w przechowalnictwie owoców i warzyw. Także ta współpraca układa nam się fantastycznie. Czyli Politechnika Bydgoska świadczy dla nas usługi, współpracuje z nami, a z drugiej strony Uniwersytet Mikołaja Kopernika, można powiedzieć kolokwialnie, dostarcza nam pracowników. I to świetnych pracowników, świetnych młodych ludzi, którzy u nas, mam nadzieję, czują się lepiej niż w domu. Z talentem, z chęcią, gotowością do nowych wyzwań. Dokładnie tak, dokładnie tak. To musi być to coś. No, to jest często coś, czego nie zapiszemy w ogłoszeniu o pracę, ale jeśli rozmawiamy z osobą, kandydatem, który chce u nas pracować, wiemy, że będzie się nadawał do naszego zespołu. I z reguły droga wygląda w ten sposób. Staż, nawet już na pierwszym roku studiów, przez 5 lat studiów, po studiach pracownik, student kończy studia i zaczyna u nas pracować. Jak już przejdzie w te wszystkie etapy stażu, wdroży się, po studiach mamy pracownika, który wie wszystko. Z pięcioletnim, niekiedy pięcioletnim doświadczeniem. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia.